19:19:20. Mam kontenerek i poprosiłem jeszcze do pomocy kolegę Piotrusia i chcę złapać małego kotka Gai, który wpadł do tego okna, tego dołu przy oknie w piwnicy i tam miauczy, nie może wyjść. Mam rękawiczki i po prostu ten kontenerek wstawię tam do dołu, drzwiczki otworzę. On w tej panice, uciekając, schowa się do tego kontenerka. Ten czas zamknę drzwiczki i go wyciągnę. Bo tak to, jak będę go łapał w ręce, to będzie tak szalał, latał, drapał, gryzł, że to jest ryzyko. Także w takich przypadkach, jeżeli mamy do czynienia z dzikimi kotami, a musimy złapać, a jest w jakimś pomieszczeniu zamkniętym, to należy w ślepym kącie właśnie ustawić jakieś pudło z otworem, czy taki transporter, czy coś innego i zagonić tego kota, którego chcemy złapać, to on sam do tego wejdzie, bo inaczej to będzie latał po ścianach, na głowę nam wskoczy. Patrz, Piotruś. Widzisz, on tutaj jest. Ja tam wskoczę. Nie wiem, jak ja później wyjdę. Najwyżej mi pomożesz wyjść. Nie? No. Jak wejdę, to mi podasz ten pojemnik. Tylko to otwórz drzwiczki. Otwórz drzwiczki. Nie dwa. Jedno. Tamto nie otwieraj. Tamto nie będzie. O tak. Dobra. Dobra, jestem. Czekaj, najpierw zobaczymy. Jest tutaj. O. Widzicie? Dobra. Piotruś, daj. To drzewko mi tu przeszkadza. Rękawiczki ubrać. Nie chcę wejść. Na razie leży. Nie myślę, że leży. Przez drugą rękawiczkę. Nie masz tu jakiegoś patyka, żeby go patykiem popchnąć? Nie mam. Może tam ułam coś, co? Dobra. Jest. Masz patyk. Dobra. Nie tu kitek. Nie tu idź. Chorowa.
chyba go złapię. Złapałem go. Dobra. Ach, cholernie. Te drzwi się teraz... No jest. Mam go. A już widać osłabiony. Poczekaj. Tu jeszcze to jedno zamknąć. Zobacz. On ślepy jest. Oczy ma zaklejone. Ja muszę wziąć ciepłej wody, znowu mu przemyć i zakropić, zanim go wypuszczę. On jest ślepy, nie widzi nic. No. No dobra. No, mamy tego kitka w klatce. Zaraz pójdę po wodę, żeby mu przemyć oczy i zakropię. Ale spróbuję mu wstawić, bo widzę, że on jest osłabiony. To jedzenie. Zobaczę, czy po zapachu trochę będzie się garnął, czy nie. Nie otwiera za dużo. Co? No. Dobra. Domknął się. Trochę jakby zaczynał węszyć. Szuka. Czy zapach czuje? No. Jest sukces. Ja to się wzmocni trochę. Na 5 tygodni może. Przemyję oczy i go tam, gdzie się urodziły, tam go zostawię. Matka przychodzi. Będzie miał, to go zabierze. Dorzucić jeszcze z góry.
teraz on tu na głowę zleciał. Nie, chyba tak weźmiemy, on tak jest. Chyba mi nie wyleci. U góry trochę. Nie, nie, do mnie. Do siebie. Tak, żeby było prosto. O, teraz dopiero. Nie, w drugą stronę. To się nie klinuje. Wiesz, teraz. Dobra. Patrz jak wsuwa. Aleje. Dobra, niech on, ja pójdę po ciepłą wodę. No, zobaczcie, zjadł sporo nawet. Teraz tutaj kicia. Przyniosłem ciepłą wodę. Mam ścierkę. I teraz zrobimy tak, jak weterynarz robi. Wezmę rękawiczki, ubiorę, złapię go i owinę go tak w ścierkę, żeby tylko główka była widać. I tego. I w ten czas mu się tam przemyje te oczy. No. A się trzęsie. A nie wiadomo, ile on tam w tej siedział. W tej piwnicy. Ja tam byłem przedwczoraj. No dobra. Będę musiał wyłączyć, bo nie będę mógł filmować i łapać. Kitek jest przygotowany do zabiegu, do mycia oczu. No to będziemy myć.
Piotruś mi cały czas tutaj pomaga, trzyma. I tak, zobaczcie, przymyłem mu oczko. Zobaczymy go tak. Przymyłem mu oczka, zakropiłem mu oczka. Nie, kiciulku. Nie będę wycierał mu tej kropli. I wody nalałem tu na spodeczek i mu tak przyłożyłem. No to bardzo dużo pił. Bardzo dużo. Zobaczę, może jeszcze będzie chciał pić. Zobacz, tu jest woda, nie? Jeszcze, jaki on biedny. Dobra. Piotruś, teraz tak. Kiciulek, to jest mokre? Nie. Piotruś, wstaw go może tam do środka. Tak. I czekaj, to położymy też tutaj. Ten materiał. Co ja mam z tobą zrobić? Teraz zastanawiam. No jeżeli ja go tam zostawię, taką bidę, to nie wiem, czy on przeżyje. Wezmę go jednak do tego, do bucianówki. Tam kojec rozłożę. I będę go kurował. Nie bidula. On już nie jest taki dziki. Myślałem, że będzie mi się wyrywał. Będzie mnie drapał, gryz, latał. Ale on nawet, patrz, w rękach się jakby uspokoił. No. Zrozumiał, że ma pomoc. Że on teraz jest zmęczony, będzie spał. Nic, tam ten kojec rozłożę. Stawię domek. Będziemy go chować.
No patrz, najadł się, myje się. To znaczy, że się najadł. Pan Maciek ładnie się myje. Piotr, no, nie widzisz? Widzę. Przez szpary. Aha, widzisz przez szpary. Myje się też. No. Czy przydałby się tego mniejszy kojec? Tamten mi dużo miejsca zajmuje w bocianówce. Czy ja mam jakieś tam pudło większe? Przydałoby się pudełko takie tekturowe nawet. Myślę, że do rana to go w tym nawet zostawię. I on dobrze je. Niekiciulek, a jutro rano zobaczymy, co zrobimy z tobą. Jak cię ułożymy. No, za spokojny jest, żeby go wypuszczać. Tylko zrobimy tak, Piotruś. Wody się napić napił. Najeść się najadł. Jak mu dać na imię? Muszę się zastanowić, jak mu imię dać. Dobra, Piotr. Niech on sobie tam siedzi. Tu mi przyciśnij. Dobra. Dobra, Piotruś. Dzięki. No, jestem przed bocianówką. Tu nasze urwisy. Proszę, jak hasają. O. Urwis tutaj szaleje na drapaku. Tutaj saszetkę dałem Whiskasa. No a tutaj postawiłem naszego kicie Gai. O. Na razie do jutra, do rana, niech on tutaj będzie. Jutro rano mu nakarmię go. Dam mu tego Whiskasa. Tylko to mogę mu dawać. Ewentualnie tego Felixa Juniora. No i do picia mu ciepłą wodę. No i się zastanawiam, jak go tutaj urządzić, ale prawdopodobnie zrobię tak, że może tutaj go będę trzymał, w tym,
ale tu mi wyjdzie, albo inne koty wejdą, ale chyba wezmę ten, rozłożę ten kojec ośmiokątny tutaj, no przydałby się ten mniejszy choroba, ewentualnie tamten, o, tam, powyjmuję te skrzynki, karmę i tam go włożę, do tamtego kojca, o. Nie, pani Aniu? Tam go włożę. Tam mu wstawię tą kuwetkę mniejszą, domek. Tam go będę trzymał, nie będzie mi miejsca zajmował. Ten kojec ośmiokątny jest tutaj duży. Tamten jest mniejszy. O, i tak zrobię, kochani. Ale to już jutro. No i teraz... Kochani, mam do was prośbę. No, nigdy nie prosiłem o pomoc, ale teraz proszę o pomoc, o rady. Jak tego malucha teraz karmić? Na razie dałem, tak jak widzieliście, łyskasa zjadł, posilił się, wody dużo ciepłej się napił. Ale zdaje się, że trzeba byłoby mu mleczko dawać to bez laktozy. Nie wiem, gdzie to się zamawia. Tutaj pani z Jeleniogórskiego, pani Sylwia mi chyba przywiozła kiedyś te dwa pudełeczka. Nie wiem, gdzie ona kupowała. No ja na miasto nie mogę wyjść, żeby popatrzeć, czy w tych sklepach tam są gdzieś. Chociaż będę próbował też różnymi tam kanałami, nie wiem, czy mi się uda. Ale kochani, jeżeli ktoś mógłby mi pomóc, to raz rady dać, napisać w komentarzu do filmiku i zamówić i przysłać tego mleczka bez... Zdaje się, że to się nazywało... Kurczę, jak to się nazywało? Zapomniałem to mleko, taka nazwa jakaś znana. I takie saszetki podłużne z taką sosem. Też kiedyś ktoś mi dał. I w ogóle jeszcze coś innego, jeżeli jest dla takiego malucha, który ma 5 tygodni. Jeżeli ktoś mógłby, kochani, na początek przysłać i podać mi, gdzie to się zamawia, to ja już później zamówię większej ilości tego. Tego mleczka, tego sosu takiego i jakichś tych innych. Ciężko mi tak jakoś niezwykłe prosić, ale tym razem proszę o jak najszybsze taką pierwszą partię, taką gdzieś na, żebym miał na 10 dni, żebym mógł sobie później zamówić, żeby mi przyszło i tak dalej. Pomóżcie, bo w sumie jest to pierwszy kociak taki mały, jak już mówiłem. I w sumie się czuję taki trochę nieporadny w tym, co mnie czeka, i stresuję się tym. Tutaj widzicie, matka jest, to ja się tak nie obawiam. Ale tutaj czuję, na mnie spoczywa duża odpowiedzialność, żeby podołać temu. Mam nadzieję, że z waszą pomocą damy radę. No i jakie imię dać mu? Jakie imię? Na pewno z rodziny Gai, czyli gajowniczek. Załóżmy, że to Gai jest. Chociaż jedna z osób pisała, że prawdopodobnie to nie jest Gai. Czy Gaja inaczej wygląda?
No ale nie będę. O to się teraz. Mam nadzieję, że jak się podkuruję, te oczy mu zaleczę, to będę później próbował go, może go albinka zaadoptuje. Różnica jest nieduża między nimi. Zobaczę. Przede wszystkim trzeba będzie oswajać albinkę. Czyli będę starał się te zapachy jego wymieszać. To znaczy z zapachami od naszych małych, czyli będę ręce wycierał w te nasze maluchy, a później tamtego głaską wcierał te zapachy. Żeby albinka go nie wyczuła, że to obcy. Bo w ten czas będzie go odganiać. No to tyle wrażeń na dzisiaj. No, nie wiem jak będę spał, co mi się będzie śniło, ale będę na pewno przeżywał to. Tak jak już teraz przeżywam.